Kolejnym mówcą będzie ksiądz magister Jarosław Magierski, reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ksiądz Magierski jest magistrem teologii, mediatorem, psychotraumatologiem, suicydologiem, interwentem kryzysowym, nauczycielem, specjalizuje się we wsparciu rodzin z doświadczeniem śmierci samobójczej bliskiej osoby. Twórca i koordynator duszpasterstwa specjalistycznego zajmującego się tą problematyką w archidiecezji łódzkiej. Bardzo prosimy o zaprezentowanie następującego przedłożenia: Towarzyszenie rodzinie z doświadczeniem śmierci samobójczej dziecka. Bardzo proszę. Dziękuję za to miłe powitanie i drodzy Państwo, na początku ten pierwszy element, który Państwo widzicie, to nic innego jak logotyp duszpasterstwa, które chyba jest jednym z najmłodszych duszpasterstw w Kościele w Polsce. Powstało dokładnie w sierpniu ubiegłego roku. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś po kilku latach przygotowań zdecydował się na to, aby wyjść naprzeciw tej inicjatywie i dzięki temu rzeczywiście w Kościele w Polsce mamy coś, co w pewien sposób jest pionierskie, dlatego że przez długi, długi czas temat samobójstwa w kontekście także życia Kościoła wydawał się elementem, który stoi niejako na przeciwległej przestrzeni. To takie dwie strony barykady niejednokrotnie były i stereotyp, który z tym elementem był związany, wciąż pokutuje. Ale proszę Państwa, duszpasterstwo i strefa wsparcia Papa Gono Team, którego logotyp tu Państwo widzicie, jest także związany z konkretną stroną. Ja nie chciałbym całego tego mojego wystąpienia poświęcać na tylko i wyłącznie odniesienie dotyczące tego duszpasterstwa, więc we wstępie zapraszam na stronę, tam będzie więcej szczegółów i także wyjaśnienie, dlaczego taka, a nie inna nazwa. Przechodząc do kolejnego z elementów, proszę Państwa, myślę, że w ramach wstępu chciałbym zwrócić uwagę na słowo suicydologia. To takie dosyć trudne słowo i nie wszyscy go kojarzą, nie wszyscy to słowo są w stanie zinterpretować. To jest dosyć już zaawansowana nauka, która traktuje o samobójstwie, ale chciałbym, aby wybrzmiało to i stało się niejako naszym odniesieniem dotyczącym świadomości. Proszę Państwa, suicydologia to jest nauka, która zakłada multidyscyplinarność. A więc podejście do samobójstwa w tym kontekście powinno zakładać na tyle dużą otwartość, aby mieć świadomość, że jesteśmy niejako zobowiązani, stając przed wyzwaniem, jakim jest samobójstwo, otwierać się na jak najszerszą współpracę. Co więcej, myślę, że nie ma co obrażać się na różnego rodzaju współczesne nurty, które może nawet czasami nie po drodze idą z teologią Kościoła katolickiego, ale na bazie już mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przestrzeń, temat samobójstwa jest szansą na to, aby umieć budować mosty ponad podziałami. Samobójstwo nie zna podziału na wiek, płeć, nie zna podziału na wykształcenie, wyznanie, nie zna podziału na orientację, tożsamość seksualną. Dotykać może każdego bez wyjątku. A skoro może dotykać każdego bez wyjątku, także księdza, kleryka, siostrę zakonną, osobę wierzącą, osobę, która deklaruje się jako osoba niewierząca, to jest to przestrzeń, w której możemy pomimo różnych podziałów i różnic rzeczywiście w wielu aspektach współpracować i wspierać się. Stąd właśnie ten pierwszy element, na który bardzo mocno chcę zwrócić uwagę. Księże profesorze, przepraszam, to nie było uzgodnione, ale pojawi się tutaj. Proszę Państwa,
To nie jest reklama wprost jak reklama, ale nie ma czasu na to, aby poświęcać tutaj w tym krótkim wystąpieniu mnóstwo uwagi na relacje Kościół i samobójstwo. Ale okazało się, że ostatnio, dosłownie ostatnio na rynku wydawniczym pojawiła się bardzo wartościowa rzecz, której autorami są ksiądz profesor Pryba wraz z panem profesorem Czabańskim. To jest nieduża lektura pod względem objętościowym, ale bardzo przydatna, jeśli chodzi o kwestie treści, merytorycznej treści, które pomagają, myślę, dla wszystkich będą pomocą, żeby popatrzeć na skomplikowaną relację pomiędzy tematem samobójstwa a tematem życia Kościoła na przestrzeni 2000 lat teologii, kultury i tak dalej. Z bardzo ciekawym odniesieniem dotyczącym przyszłości. Więc ten temat zostawię, Kościół i samobójstwo, i zachęcam do tego, aby uzupełnić tą treścią, która jest tutaj zawarta, bo myślę, że ona jest kapitalnie przedstawiająca to, co powinno być w naszej świadomości, jeśli chodzi właśnie o temat relacji Kościół-samobójstwo. Dobrze, proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie troszeczkę dodać do tego tytułu oficjalnego pewien intrygujący element, czyli oszty. To oszty za chwilę Państwo zrozumiecie, natomiast warto, abyśmy właśnie troszeczkę żywiej do tego elementu podeszli, chociażby z racji na pewnego rodzaju dopowiedzenie. Proszę Państwa, w tym temacie jest odniesienie dotyczące towarzyszenia rodzinie, rodzicom przy samobójczej śmierci dziecka, ale proszę pamiętać, dziecko to nie tylko sześciolatek, szesnastolatek, ale także dziecko to jest pięćdziesięciolatek, bo pięćdziesięciolatek też jest dzieckiem swoich rodziców. Więc tutaj warto popatrzeć zdecydowanie szerzej. Wiek 6 lat, proszę Państwa, przeze mnie wspomniany, to nie jest przypadkowa rzecz. Sześciolatki także mają już za sobą próby samobójcze. Druga rzecz, która może tak naprawdę być pewnego rodzaju pewnie jeszcze otwarciem kolejnych tematów i sympozjum, proszę pamiętać o tym, że towarzyszenie rodzinie to także nie tylko towarzyszenie po stracie dziecka, ale także towarzyszenie rodzinie w aspekcie straty rodzica, bo dziecko także może być tą jednostką, która doświadcza traumy po samobójczej śmierci rodzica. Więc ta rodzina, towarzyszenie rodzinie ma bardzo dużo aspektów, ale dzisiaj rzeczywiście skupmy się przede wszystkim na tym najbardziej charakterystycznym, czyli towarzyszeniu rodzicom po stracie dziecka w tym, czy dzieci w tym aspekcie najbardziej podstawowym, który się kojarzy. Proszę Państwa, element, który musi się pojawić, to nic innego jak pewnego rodzaju statystyka. To jest dosyć świeża statystyka. Proszę popatrzeć na te grafiki. I tutaj pewien punkt. Ja nie do końca będę się zgadzał z takim medialnym stwierdzeniem, które niejednokrotnie się pojawia, że w Polsce jest, czy zauważalna jest fala, wzrost, tragiczny wzrost samobójstw. Jak Państwo popatrzycie na te niebieskie kwadraciki, to proszę zauważyć, na przestrzeni ostatnich lat to jest raczej wyrównane. Te niebieskie elementy to jest element samobójstw. W tym ostatnim roku odnotowano 150 takich przypadków osób do 18 roku życia. Natomiast zgodzę się, że fala, i to jest bardzo niepokojące także zjawisko, to jest pomarańczowy słupek i to jest element związany z próbami samobójczymi. A więc prób samobójczych wśród osób do 18 roku życia jest rzeczywiście bardzo dużo i tutaj ten wzrost jest rok do roku stuprocentowy. Chciałbym tutaj jako pewien element troszeczkę taki językowy, bo wczoraj o precyzji języka, jak oglądałem Państwa, było kilka słów powiedziane, więc odnosząc się także do apelu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego,
Bardzo Państwa proszę o to i także uczulam, abyśmy potrafili uczulać innych, abyśmy nie używali takiego określenia udana bądź nieudana próba samobójcza. Udana może być nasza konferencja i z pewnością jest. Udana może być randka i z pewnością bardzo często jest. Natomiast w temacie odbierania sobie życia i próby samobójczej śmierci, mówienie o tym, że jest to udane bądź nieudane, powinno trochę nas w uszy kuć, a wiem, że w praktyce niejednokrotnie takie stwierdzenia się pojawiają. Nieudana próba samobójcza albo udana. Proszę Państwa, samobójstwo to jest coś, co jest związane ze śmiercią, czyli samobójstwo to jest po prostu śmierć. Próba samobójcza jest to sytuacja, w której ktoś podjął pewnego rodzaju starania, ale to staranie nie zakończyło się śmiercią, więc albo jest próba samobójcza, albo jest samobójstwo. Nie ma czegoś takiego jak udana bądź nieudana próba samobójcza i na to uczulam. Patrząc jeszcze na ten slajd, bardzo warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju punkt, który związany jest z kwestią pewnego podejścia do tego tematu reprezentowane przez WHO. Proszę Państwa, WHO wskazuje, iż na każdą odnotowaną w oficjalnych rejestrach śmierć samobójczą młodej osoby przypada od 100 do 200 prób. W tym kontekście, jak Państwo popatrzycie, w ubiegłym roku próbę odebrania sobie życia podjęłoby od 15 do 30 tysięcy osób poniżej 18 roku życia. A zatem jest to problem, w którym w Kościele warto mimo wszystko zwrócić uwagę. Śmierć samobójcza jednej osoby, jak wskazuje suicydologia, wpływa traumatycznie na 20 osób z jej otoczenia. Tutaj suicydolodzy odnoszą się do takiego obrazu kręgów na wodzie. Myślę, że Państwo doskonale wiecie, wrzucając kamień do wody, te kręgi się coraz bardziej rozchodzą i to jest właśnie dokładny obraz tego, jak samobójstwo wpływa na kolejne osoby z najbliższego otoczenia. O tym zdecydowanie także warto pamiętać i tu odnoszę się, czy odniosę się jeszcze raz do idei duszpasterstwa. Pomimo tego, że spodziewaliśmy się, że będzie to związane z konkretnym odzewem, to nie spodziewaliśmy się, proszę Państwa, że po uruchomieniu Papa Genotim w założeniu dla archidiecezji łódzkiej, bo to tak naprawdę duszpasterstwo, które na terenie tej archidiecezji powstało, nie spodziewaliśmy się, że będziemy przyjmować jako właśnie grupa pomagaczy przynajmniej od 10 do 15 wiadomości dziennie. I to już nie jest tylko i łącznie i wyłącznie z regionu łódzkiego, ale z całej Polski. A więc widać, proszę Państwa, że ten problem jest problemem, z którym trzeba się mierzyć i warto chyba wykorzystać także jako wspólnota Kościoła tę perspektywę, byśmy, choć czasami wydaje się, że jesteśmy jako właśnie Kościół dwa kroki za pewnymi zdarzeniami, okolicznościami i procesami, to właśnie wyzwanie, jakim jest samobójstwo i tworzenie stref i duszpasterstw wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym i rodzin dotkniętych samobójstwem bliskiej osoby, jest przestrzenią, w której możemy być krok w krok z problemem, a nie budzić się po fakcie. Proszę Państwa, pierwsze O z tego oszty, O jak odrętwienie. Doświadczenie samobójczej śmierci bliskiej osoby często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie. Przepraszam za słowo, można to porównać do dostania obuchem w głowę. Tak czują się najczęściej najbliżsi, którzy muszą mierzyć się z doświadczeniem samobójczej śmierci bliskiej osoby. Rola wspólnoty parafii, rola konkretnej grupy parafialnej, na przykład Caritasu, rola duszpasterza jako osoby aktywnej. To są te elementy, na które chcę tutaj zwrócić uwagę. Papież Franciszek bardzo często mówi o tym, by docierać do sytuacji, w których ludzie żyją strzępami człowieczeństwa, bez nadziei.
I to jest właśnie jedna z tych perspektyw, gdzie ludzie rzeczywiście żyją strzępami człowieczeństwa. Rodzic, który traci swoje dziecko w wyniku samobójstwa, przypomina rzeczywiście człowieka, który żyje strzępami. I tutaj trzeba uświadomić sobie, że wspólnota parafii naprawdę ma bardzo duże pole. Pole do popisu na płaszczyźnie pomocowej w bardzo prozaicznych sytuacjach. Jeszcze raz to podkreślę, odrętwienie. To odrętwienie dotyka najbardziej prostych rzeczy. Wsparcie wspólnoty, czyli towarzyszenie, może tutaj jak najbardziej charakterystyczne być w kontekście najprostszych rzeczy, takie jak zakupy. Ale na ile nasze wspólnoty parafialne dzisiaj potrafią rzeczywiście tak sobie towarzyszyć w dobie anonimowości, no to jest wyzwanie. Proszę Państwa, rola duszpasterza to także, czy może oprócz aspektu duchowego i religijnego, to bardzo aktywna pomoc w przygotowaniu pogrzebu, uroczystości pogrzebowej. I tu jest, odnoszę się do tego stereotypu, który wciąż pokutuje, a ubiorę to w słowa pod płotem i bez księdza. Proszę mi wierzyć, nadal takie sytuacje niestety się zdarzają, że ludzie, którzy doświadczeni są samobójczą śmiercią bliskiej osoby, słyszą, że nie mogą uczestniczyć w obrzędzie katolickim, że nie będzie na przykład celebrowana msza święta pogrzebowa, a ograniczymy się tylko i wyłącznie do nabożeństwa przy grobie. Wciąż takie sytuacje są, co zdecydowanie myślę, że jest dzisiaj do określenia jako niedopuszczalne. Przepraszam, ale tak widzę to. Tym bardziej taki przykład z ostatnich miesięcy, nawet fakt, iż młody człowiek nie uczestniczy w katechezie, nie chodzi na religię, popełnia samobójstwo, czyli to jest podstawa do tego, żeby powiedzieć rodzicom, nie macie prawa do obrządku, który oparty jest na mszy świętej w kościele, czy to jest podstawa do tego, żeby zasugerować tylko i wyłącznie obrzęd przy grobie, bo to samobójca? Zostawię to jako pytanie retoryczne, natomiast przykład z ostatnich miesięcy. Proszę Państwa, idąc dalej, o trudne doświadczenie samobójczej śmierci bliskiej osoby często rodzi tendencję obwiniania się oraz wzajemnego obwiniania. Proszę Państwa, to jest także duża przestrzeń do tego, aby towarzyszyć. Szukanie winnych, nie widziałem, czułem, że coś nie tak, nie zareagowałem, przegapiłem sygnały. Rola duszpasterza wspólnoty może tutaj być elementem, który naprawdę przede wszystkim wskazuje na pomoc także terapeutyczną, czyli nie bójmy się w kontekście Kościoła nie tyle przeszkadzać w tym doświadczeniu, co motywować do tego, aby ci ludzie potrafili korzystać z odpowiedzialnej, profesjonalnej pomocy. Nie ma na to czasu, żeby tak bardzo to rozwijać. Ja oczywiście będę do Państwa dyspozycji także w kuluarach, że tak powiem, ale mam nadzieję, że pozostawię niedosyt, żeby szukać, żeby odnajdywać kolejne tematy i kolejne możliwości pomocy. Proszę Państwa, kolejne o jak ostracyzm, atmosfera niechęci lub wrogości otaczająca osobę, która doświadczyła samobójczej śmierci bliskiej osoby. Stereotypy, mity, plotki, kłamstwa, to wszystko rodzi dystans wobec tych, którzy mierzą się z samobójstwem. I tu bardzo konkretny także przykład z życia. W jednym z miast dorosłe dzieci utraciły dwoje rodziców w wyniku samobójstwa rozszerzonego. Ojciec zabił matkę, kiedy dochodziło do sytuacji, w której przyszło decydować o pogrzebie. Dzieci zdecydowały mimo wszystko, aby rodziców pochować razem w jednej uroczystości, w jednej grobie. Proszę mi wierzyć, reakcja społeczeństwa, najbliższych sąsiadów, wulgaryzmy, wyzywanie, opinie, oceny po tym kroku były po prostu degradujące godność tych ludzi, którzy myślę, że podjęli najlepszą z możliwych decyzji. Natomiast takie opinie i takie odniesienia niestety także się zdarzają, więc ten ostracyzm nie jest teorią.
Proszę Państwa, kolejny element o jak osamotnienie. Doświadczenie samobójczej śmierci często rodzi samoizolację oraz izolację prowokowaną przez nieuświadomioną, lękliwą, a zarazem wścibską niekiedy społeczność. I tutaj trzeba wspomnieć o tak zwanym fenomenie książki telefonicznej. Polega on na tym, iż w momencie, kiedy rodzina doświadcza samobójstwa kogoś bliskiego dziecka, to milkną osoby, które powinny dzwonić, a odzywają się niekiedy osoby, które w ogóle, po których byśmy się nie spodziewali, że się odezwą. I tutaj był taki charakterystyczny przykład w kontekście byłego premiera, pana Millera, który opowiadał o tym, że kiedy doświadczył samobójczej śmierci bliskiej osoby, zaskoczeniem było to, że jego przyjaciele nie odzywali się. Natomiast kto się odezwał, ku jemu jego zdziwieniu i wręcz szokowi, ksiądz kardynał Krajewski. To jest właśnie to, o czym mówię, fenomen książki telefonicznej. O jak obawy, proszę Państwa, doświadczenie samobójczej śmierci bliskiej osoby często rodzi u osób wierzących obawy o zbawienie samobójcy. Samobójstwo obiektywnie jest grzechem, ale we wspólnocie Kościoła mamy dawać nadzieję. Patrzenie na tych, którzy odebrali sobie życie, może dawać owoce wyłącznie, i tutaj akcentuję to stwierdzenie, bo powinno się kojarzyć z elementem mszy świętej, wyłącznie przez nadzieję, z nadzieją i w nadziei. Innej drogi nie ma. Patrzymy przez pryzmat miłosierdzia i apelujemy we wspólnocie Kościoła o jeszcze większe miłosierdzie. I tutaj na stronie Papa Genotim jest list jednego z rodziców, który kończy się takim stwierdzeniem: nawet ksiądz nie wie, ile mi dało, że mogłam widzieć, jak inni ofiarowują komunię za moje dziecko, które odebrało sobie życie. To jest tylko wstęp. Proszę Państwa, ży jak żałoba. Doświadczenie samobójczej śmierci bliskiej osoby rodzi bardzo specyficzną żałobę, która znacząco różni się od żałoby po śmierci, która jest wynikiem choroby czy wypadku. Często jest bardziej traumatyzująca. Pytanie, dlaczego tak odszedł, pokusa budowania myśli, że nas nie kochała ta osoba, że zawiniliśmy, osądzające podejście innych, dystans. To wszystko tworzy bardzo specyficzny klimat żałoby, o którym trzeba pamiętać także w kontekście mówienia czy prowadzenia ceremonii pogrzebowej. Ksiądz, który podejmuje się pogrzebu osoby, która odebrała sobie życie, naprawdę powinien uważać na słowa, by nie dodawać bólu i nie traumatyzować bardziej, a przede wszystkim dawać nadzieję. I proszę Państwa, to jest także bardzo ważne stwierdzenie i do tego chcę się odnieść. Potrzebna jest empatyczna asysta. Empatyczna asysta w żałobie to jest między innymi także gotowość na to, żeby 15, 20, 30 raz umieć wysłuchać o tym, jak dany z rodziców znalazł ciało swojego dziecka, bo taka jest potrzeba. I nie mądrzeć się, nie pouczać, a słuchać, słuchać, jeszcze raz słuchać i być gotowym do tego, aby empatycznie asystować takiej osobie w tego typu żałobie. Proszę Państwa, i ostatni ty. Przepraszam, że zwracam się do Państwa per ty, ale to ty jest tutaj bardzo istotne. Ty, drogi człowieku, pamiętaj, że zapobieganie samobójstwom oraz działania postwencyjne, czyli po śmierci samobójczej, to zadanie dla wszystkich. To pierwsza pomoc emocjonalna, to nieoceniająca obecność, to empatyczna asysta, nieintruzyjne towarzyszenie, aktywne słuchanie, wsparcie immobilności kryzysowej, dawany czas, a także przede wszystkim modlitwa i duchowa troska. Zostawiam Państwa z tym tematem. Mam nadzieję, że rozbudziłem apetyt i dużo tak naprawdę jest jeszcze do powiedzenia, ale jak powiedziałem, mam nadzieję, że rozbudziłem apetyt po to, abyście Państwo tym tematem jak najbardziej zaciekawili się. I tu szczególnie apel do księży kleryków. Warto zawalczyć o to, aby pamiętać o takiej wrażliwości na osoby, które odebrały sobie życie, bo z pewnością, drodzy młodzi adepci kapłaństwa, nie przejdziecie przez życie kapłańskie bez doświadczenia osoby, która zetknęła się z samobójstwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to przedłożenie. Ono się nieco wydłużyło, ale pomyślałem sobie, że bardzo ta kwestia jest poruszająca i widziałem też ci, którzy słuchali, chcieli jeszcze tego słuchać. Temat istotny i ważny, trudny. Trudny i dobrze, że jesteśmy coraz bardziej wrażliwi również i właśnie na tę problematykę, bo powinniśmy być wrażliwi i właściwie to rozumieć, odczytywać, interpretować, podchodzić.